wiedzę jest bardzo, coraz bardziej potrzebna. Powstają coraz nowe dziedziny, w których nowi nauczyciele są potrzebni. Naszej wiedzy. I to świadczy też o pewnym rozwoju cywilizacji, o pewnym rozwoju społeczeństwa, w którym żyjemy. W tym wszystkim ważną rolę odgrywał Kościół. To trzeba też warto zauważyć od samego początku, że to nauczanie, ta funkcja nauczania w Kościele, ona była bardzo ważna. Mówiliśmy o tym na ostatnim naszym spotkaniu, kiedy analizowaliśmy całą instytucję szkoły, której nauczyciele są częścią tej wielkiej instytucji szkoły. No więc jeżeli tak sobie tak z perspektywy na początku tego naszego spotkania spojrzymy na rozwój cywilizacji, na rozwój społeczeństwa, no to możemy zobaczyć, że ta rola nauczyciela coraz bardziej jest różnicowana, czyli mamy coraz więcej obszarów, gdzie nauczyciele są potrzebni. No i też możemy zobaczyć, że jego postrzeganie społeczne, jego rola też się zmienia. Znaczy my nie wiemy za 10, za 20, za 30 lat, jak będzie wyglądało system szkolenia, system przekazywania wiedzy. Widzimy, że coraz bardziej ten rozwój zmierza w taką stronę dużego spersonalizowania. Znaczy, kiedy dzisiaj na przykład zwracamy uwagę na szkolenie nauczycieli w działach pedagogicznych, to bardzo często zwraca się na taką umiejętność nauczyciela, żeby odpowiadał na bardzo konkretne zapotrzebowania jednego nawet ucznia, czy takiego komunikowania się bardzo indywidualnego w zależności od potrzeb. Kiedyś to nauczanie miało charakter taki bardziej ogólny, jak w Afryce, jak odwiedzam moich współbraci, oni widzę szkołę na przykład tam gdzieś w Rwandzie, czy na Wybrzeżu Kości Słoniowej, no to klasa składa się z 50, 60, nawet ze setki. Jeden nauczyciel powiedzmy naucza te dzieci. Jak pan bardzo widać, nie? Niezadowolenie dla pani skrzydła, to już od razu widać, że to jest linia przeciwna. Nauczyciela jest takim zawodem, o którym dzisiaj chcemy porozmawiać, który a pani skrzydła mogła pewnie rzeczy nie widzieć, a to nie o to chodzi. I tak, że ktoś kogoś nie lubi, to szybciutko się zdradza. No to widać. To wtedy wyzywa od cyganów, od różnych tych. Czemu? Cyganka żebrze papierosów grzuch. One są grzeczne, one... A moferowy kradną. Poleciały do Ameryki, więc kradły kożuchy. I jeszcze pomimo tego, że miały właściwie pieniądze i mogły sobie kupić, to one kradły te kożuchy, tak samo jak z tymi oczyszczaczami mieszkań, kamienic. Kradły mieszkania i po prostu sprzedawały, pomimo że miały mieszkania i pieniądze miały. I wszystko miał. Mareczek też na schowkach tyle. Ja mówię, wiesz co, dawaj, sprzedaj. Ile mi już okradłeś rzeczy, dziadu? Idź to sprzedaj. A skąd jak on gromadzi po to, żeby właśnie nie sprzedać, żeby mieć? Ja powiedziałam, więcej ode mnie nic nie dostaniesz. Tacy są, wiesz, taki Zacheusz znalazł się, wiesz, na drzewie siedzi, mały karzeł, ten Mareczek, wiesz, i chce. Co ty przyniesiesz, to, jak to jest w zwyczaju, że trzeba do prezentu zajrzeć, do torby, do torebki, do pudełka, co jest, to on nie zajrzy, tylko od razu składa w schowkach, obrzydliwe. Bo już będzie miał więcej. No. Jeśli chodzi o kształtowanie się w ogóle edukacji, to wydaje się, że ta historia jest bardzo podobna w różnych środowiskach, w różnych krajach. Gdybyśmy porównali je, jak zaczynała się edukacja, to zawsze znajdziemy początek przy dużej roli i udziale Kościoła, dlatego że to Kościół był takim prekursorem oświaty. To Kościół tworzył pierwsze szkoły przyprawialne. To Kościół propagował rozwój nauki poprzez książki, poprzez różne gałęzie wiedzy, a następnie tworzenie uniwersytetów, bo tam, gdzie była teologia, tam wokół teologii budowały się inne gałęzie nauki i powstawał uniwersytet. Ale ja bym tu właściwie wszedł jeszcze, tak powiedziałbym, głębiej trochę
to pierwsze pytanie. Tutaj ten panoramy, którą zarysował Zenon. Myśmy już trochę o tym kiedyś mówili, że właściwie rozwój całej kultury moglibyśmy podzielić na takie trzy etapy. Pierwszy etap to jest kultura postfiguratywna. I to jest właśnie kultura, w której tworzył się etos nauczyciela. Dlaczego? Bo w kulturze postfiguratywnej najważniejszą osobą jest człowiek, który ma doświadczenie, ma mądrość życiową i potrafi to, czego się nauczył, co zdobył, co przeżył, przekazać innym. Więc kultura prefiguratywna to jest ktoś, kto z takim autorytetem mistrza jest w środowisku tych, którzy chcą się od niego uczyć, czyli uczniów. I od razu widzimy, że takim nauczycielem to był każdy człowiek, który miał za sobą po prostu większość życia. Czyli to były osoby starsze. To były osoby, które musiały mieć określoną pozycję w społeczeństwie. Wskazuje pan na to, że pojawiają się tendencje odśrodkowe, to nie jest tylko wyjście. Więc tak zawsze rozumiem w tej kulturze postfiguratywnej rolę nauczyciela. To był ktoś z doświadczeniem, z mądrością, z utrwalonymi pewnymi postawami, które kształtowały się w tej przestrzeni całości jego życia. Później pojawiła się kultura kofiguratywna. I tutaj już ten wiek nie odgrywał takiej zasadniczej roli, więc w roli nauczyciela mogliby występować ludzie, którzy zdobyli jakąś wiedzę, umiejętności, kompetencje i potrafiliby to przekazywać nawet swoim rówieśnikom. Czyli już nie mamy takiej wizji osoby sędziwej, no dobra, doświadczonej, ale to może być i wreszcie kultura prefiguratywna, w której to główną rolę zaczynają odgrywać ludzie młodzi. To oni są tą siłą napędową. To do nich trzeba dostosować, do ich potrzeb, do ich sposobu pojmowania świata, do poziomu tej kultury technicznej, w jakiej oni żyją. Trzeba dostosować sposób nauczania, postępowania nauczyciela, czyli w jaki sposób nauczyciel musi uwzględniać bardziej potrzeby uczniów, niż narzucać im swoją mądrość, swój sposób pojmowania świata. Ale tylko dodam jeszcze jedno, bo wydaje mi się, że od strony Kościoła warto podkreślić to, że nauczyciel, jak to mądrze ktoś powiedział, ociera się zawsze o wieczność. Dlatego, że nigdy nie wiemy, gdzie to nauczanie się kończy. To jest tak, że właściwie uczymy się przez całe życie i wydaje się, że i tak to nie jest koniec naszej zmiany, naszych zmian, naszego rozwoju, a wieczność rozumiemy jako coś, co daleko przekracza człowieka, więc nauka to jest nie tylko zdobywanie wiedzy, ale to jest wszystko to, co sprawia, że człowiek coraz bardziej staje się sobą, że coraz bardziej się rozwija, że coraz głębiej poznaje różne tajemnice, które pozwalają mu bardziej być w świecie. Otóż św. Jan II określił to zjawisko jako uczłowieczenie, uczenie się stawania bycia coraz bardziej człowieczeniem. A z Piotr Pański II w deklaracji o wychowaniu chrześcijańskim wymienia takie słowa. Szlachetnie i niezwykle ważne jest powołanie wszystkich, którzy pomagają rodzicom wypełniać ich obowiązki i w imieniu społeczeństwa podejmują w szkołach zadania wychowawcze. Powołanie to wymaga szczególnych zalet umysłu i serca, bardzo starannego przygotowania i ciągłej gotowości do jego uzupełniania i doskonalenia. Słowa deklaracji o wychowaniu chrześcijańskim Soboru Watykańskiego II. I w tym momencie patrzymy na całą tą rzeczywistość edukacji, szkolnictwa,
również jeszcze ta kwestia rozpadu nauczyciela. Widzimy, jak bardzo zmieniają się czasy. Widzimy, jak bardzo zmieniają się również uczniowie. Zadaj się pytanie, czy nauczyciel wczoraj, pojawiła się propozycja Komisji Europejskiej, by obowiązkową integrację zawęzić do kilku obszarów, aby ta stała państwa miały swobodę w decydowaniu, czy chcą się integrować, czy nie. Dlaczego ta propozycja do Polski, która powinna się zupełnie innymi cechami charakteryzować? Jak to wygląda na tej przestrzeni lat? Ja przygotowując się do tego spotkania dzisiaj, tak przejrzałem, bo jest rzeczywiście wiele opracowań na temat postaci nauczyciela. One bardzo, to jest ciekawe, że zawsze były osoby, które reflektowały na ten temat, reformułowały pewne praktyczne też uwagi, nie? Co to znaczy być nauczycielem. Jedno z takich postaci, które wprost na ten temat pisały, to jest jeden z retorów, Marek Fabiusz Quintilian, który żył w pierwszym wieku. Urodził się w 1935 roku, a zatem tuż po śmierci Jezusa Chrystusa, a zatem wchodzimy do pierwszego wieku. On pisał zasadniczo, no wszyscy, że retorykę studiowali, no to oczywiście jego teksty znają na temat kształtowania, co to znaczy być dobrym oratorem, mówcą. Ale jest też fragment taki na temat bycia nauczycielem. Co to znaczy być nauczycielem? W tym przypadku człowieka do tego, żeby był dobrym mówcą. I kiedy czyta się te teksty, to one są tak współczesne, tak pasujące do dzisiejszych czasów, te bardzo praktyczne uwagi, co jest pomocne do tego, żeby być dobrym nauczycielem, one się nie zmieniają. Więc to mógłbym to teraz przeczytać, nie będę tego cytował tutaj w całości, ale na przykład nie powinien się uczyć przykry, ale i przystępność jego nie powinna dopuszczać do zbytniej swobody i współchwalenia. Czyli z jednej strony być blisko ucznia, z drugiej strony zachowywać swego rodzaju dystans. Powinien mówić młodzieży jak najczęściej o tym, co szlachetne i dobre, czyli nie jakieś negatywne bardzo przykłady, tylko raczej pozytywnymi opowieściami budować tego młodego człowieka. Powinien być opanowany i nie ulegać gniewliwości, ale też nie pomijać milczeniem tego, co będzie wymagało napomnienia i zachęty do poprawy. Powinien odpowiadać chętnie na odpowiedzi, udzielać odpowiedzi na pytania młodych ludzi, a nawet podsuwać im te pytania. Przy udzielaniu pochwał nie powinien ani zazdrośnie skąpić słów, aby też znowu zbyt chodzić i szafować. Więc to są bardzo już takie konkretne uwagi, czy wskazówki do tego, co to znaczy być dobrym nauczycielem. Ja je cytuję dlatego, żeby odpowiadając na pytanie księdza ojca redaktora, że te podstawowe zasady się nie zmienią. Prawdopodobnie za wiele lat będziemy wracać do Quintiliana i będziemy szukając takich wzorców dla nauczyciela, będziemy się do tych podstawowych cech odwoływać nadal. Na pewno będą się zmieniać uwarunkowania tej naszej pracy nauczycielskiej. Ja jestem przekonany, też widzimy, kiedy porównujemy kultury w różnych miejscach w Europie czy na całym świecie. Sięgnąłem do takiego opracowania, które w 2013 roku było robione, gdzie porównywano status nauczyciela w różnych państwach czy w różnych krajach na świecie. Poczynając od Chin, poprzez kraje europejskie, azjatyckie, afrykańskie. No i to jest niezwykle ciekawe porównanie. Dodajmy na przykład takim bardzo dużym szacunkiem. Rola nauczyciela cieszy się w Chinach. Korea Południowa bardzo wysoko sobie szanuje pozycję nauczyciela. Myślę, że Indie są takim przykładem, gdzie ten nauczyciel jest niezwykle ważną postacią. No w naszej cywilizacji, w naszej kulturze myślę, że często nie doceniamy tej roli albo wręcz jest deprecjonowana, czy podważany jest autorytet. Ciekawe jest, że w tym opracowaniu, które tutaj cytuję, może i słuchacze znają też inne, że właśnie Izrael jest takim przykładem, gdzie rola nauczyciela nie jest bardzo nisko szanowana jako pozycja, jako pewien taki szacunek czy respekt do tego zawodu. W tym miejscu też rodzi się pytanie, co leży u podstaw tego, że ten autorytet obniża się w oczach czy to wychowanków, czy badania pokazują też obywateli, co na to wpływa, że w przestrzeni dość niedługiego czasu, bo wiemy, że chociażby już kilkadziesiąt lat temu
autorytet nauczyciela był bardzo konkretnie zachowany. A teraz gdzieś on upada. Co wpływa na takie stan rzeczy? Ja myślę, że tu powinniśmy wskazać wiele czynników i te kulturowe, o których mówiliśmy, po prostu zmienia się pozycja społeczna nauczyciela, mimo że pozostaje zawodem ogromnego zaufania publicznego, ale nauczyciel jako osoba, jako zawód zależny jest od wielu, wielu czynników. Ja tu się posłużę pewnym takim prostym określeniem, ale bardzo obrazowym. Otóż ktoś tak ładnie powiedział, że słaby nauczyciel opowiada, dobry nauczyciel wyjaśnia. Bardzo dobry nauczyciel demonstruje, a genialny nauczyciel inspiruje. I mnie się wydaje, że w tej pozycji nauczyciela widać, że bycie nauczycielem, który tylko wykonuje zawód, czyli opowiada, czyli jest nawet dobrze merytorycznie przygotowany, spełnia nawet te wszystkie kryteria, o których mówiliśmy, i moralne, i merytoryczne, jest dobrym pedagogiem, ale tylko przekazuje informacje, wiadomości, to od szacunku i autorytetu osobowego nie zdobędzie. Już wyżej będzie zawsze stał nauczyciel, który potrafi wyjaśniać, czyli rzeczy trudne mówić w sposób łatwy, bo właściwie to jest zadanie nauczyciela. Nie wolno obniżać poziomu wiedzy i dostosowywać to wszystko do uczniów. Jednak wyjaśniając, trzeba pewne wymagania stawiać. Ten trzeci etap, czy trzeci stopień ewaluowania nauczyciela, czyli bardzo dobry demonstruje, to dzisiaj bardzo mocno na to się kładzie nacisk, żeby nauczyciel to był ten, który potrafi wszystko przełożyć na praktykę, czyli teoria, która da się zastosować w praktyce, prawda? To jest bardzo przydatne. Dzisiaj, zwłaszcza kiedy możemy poprzez różnego rodzaju doświadczenia, prezentacje, teorię pokazać. Bardzo dużym powodzeniem cieszą się te lekcje, w których wykorzystuje się dużo różnego rodzaju sprzętu, aparatury, kiedy uczniowie mają dostęp do komputerów i można wiele rzeczy pokazać. Ale z największym autorytetem jest nauczyciel, który potrafi zainspirować. To jest nauczyciel, który jest już też wychowawcą. I myślę, że takich nauczycieli niestety nam brakuje. Mamy tych, którzy opowiadają, wyjaśniają, demonstrują, ale nauczyciel, jak to mówimy, z powołania, czyli taki, który potrafi zainspirować uczniów, pociągnąć za sobą, pokazać im zupełnie nowe horyzonty i wiedzy i nowe cele, do których się zdąża, często ponosząc wielkie ofiary, no to jest dopiero nauczycielskim właściwym autorytetem. Praca nauczyciela nie jest łatwą pracą, składa zdajemy sobie z tego sprawę, wymaga wielu rzeczy, wielu poświęceń. Na szczęście nie brakuje pedagogów z powołania, którzy z pasją, zaangażowaniem inspirują swoich wychowanków do nauki, do zdobywania wiedzy, jakimi cechami powinien charakteryzować się taki nauczyciel, który jest inspirator dla swoich wychowanków. Te cechy tego można by pogrupować w tych trzech obszarach, o których tutaj rozmawiamy, to znaczy jakie zadania, jakie funkcje nauczyciel ma pełnić. Więc podstawową funkcją to będzie dydaktyka, czyli to takie podstawowe nauczanie. Po drugie będzie to wychowanie, czyli wpływanie też na pewien system wartości tego młodego człowieka. No i w pewnych, zwłaszcza w młodszych klasach, jest to opiekuńczość, nie? Czyli bo te małe dzieci, one wymagają pewnej opieki, troski już w liceum. Ta funkcja opiekuńczości nie jest jak tak bardzo ważna, bo mamy już do czynienia z dorosłymi osobami. Ale te trzy podstawowe cechy, czyli dydaktyka, przekazywanie wiedzy, wychowanie i zdolność opieki, opiekuńczość, no to one wymagają specyficznych cech też osobowości. Czyli w dydaktyce potrzebna jest zdolność jasnego przekazu wiedzy,
posiadania też tej wiedzy. No to są takie bardzo, bardzo techniczne, powiedziałbym, umiejętności, które są bardzo ważne do tego, żeby być nauczycielem. W tej kwestii wychowawczej, no to już chodzi o nasz system wartości. To znaczy, nauczyciel jest nie tylko komputerem, robotem, który ma przekazać jakąś wiedzę, bo to może zrobić też komputerowy program, nauczyć się jakichś tam umiejętności. Ale każdy nauczyciel przekazuje też, przekazując wiedzę, no przekazuje też pewien sposób widzenia swojego świata. Na tym polega no, ta rola nauczyciela. To, gdyby tak nie było, nie wiem, czy w przyszłości też tak będzie, to możemy hipotetycznie sobie powieść lema tutaj rozwijać, że edukacja będzie się odbywała tylko i wyłącznie za pomocą systemów e-learningowych, ale mam nadzieję, głębokie przekonanie też, że tak nigdy nie będzie, że jednak to spotkanie z drugim człowiekiem, kształtowanie siebie nawzajem też jest niezwykle ważne. No i te cechy, o których tutaj mówimy, czyli ten system wartości prezentowany przez nauczyciela, jest też bardzo ważny. Znaczy uświadomienie sobie tego systemu wartości, prezentowanie tego systemu wartości, one są też zapisane w karcie nauczyciela. No, warto sobie to uświadomić może, że ten system, w którym żyjemy, on do tych wartości się odwołuje, czyli jest to napisane, jakie ma obowiązki nauczyciel, ma kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu ojczyzny. Krzysztof Świątek, do usłyszenia. To jest zadanie nauczycieli. Niezależnie od tego, czy oni w Niemczech, czy we Włoszech, czy w Polsce pracują, mają kształtować młodzież tego człowieka do umiłowania ojczyzny, do tego środowiska, w którym wyrastamy. Poszanowaniu konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, takie zapisane to w karcie nauczyciela, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka. Inne wartości dbać o kształtowanie postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni pomiędzy ludźmi różnych narodów, ras, światopoglądów. To są wartości, to są pewne systemy, też osobowości człowieka, które są ważne do tego, żeby być nauczycielem. Jeżeli ktoś nie jest w stanie tych funkcji wypełniać, to znaczy, że no to jest też podstawa do tego, żeby stosunek pracy nawet rozwiązywać, czy dyscyplinowania, czy oceniania. To są kryteria, o których tutaj mówimy, czyli pewien system wartości. No jeśli chodzi o tę opiekuńczą rolę, oczywiście, no to wiemy doskonale, że to wymaga no też umiejętności, żeby małymi dziećmi w przedszkolu czy w tych pierwszych klasach, żeby umieć z tym dzieckiem no, wejść w taką bardzo dobrą relację. Ale to też obowiązuje później, to znaczy takie nawiązanie dobrych relacji z młodym człowiekiem, swego rodzaju, nie chcę powiedzieć przyjaźni, ale jest to swego rodzaju przyjaźń, znaczy taka dobra relacja między nauczycielem a uczniem, która sprawia, że nawzajem są za siebie odpowiedzialni. Myślę, że to jest tego no, też niezwykle ważna cecha charakteru. Czyli taka opiekuńczość w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Troski o rozwój tego drugiego człowieka. Więc w tym obszarze tych trzech funkcji myślę, że możemy wydobywać różne cechy. I myślę, że w tym momencie też takie zaproszenie do refleksji osobistej, bo kiedy mówimy tutaj tak bardzo teoretycznie o nauczycielach, to każdy z nas miał doświadczenie dobrych nauczycieli, którzy mieli kompetencje właśnie przekazywania wiedzy, mieli bardzo taki jasny, przejrzysty system wartości, który też nas inspirował, a z drugiej strony potrafili nawiązywać dobre relacje. Ja wspominam swoich nauczycieli, z którymi naprawdę do dzisiaj utrzymuję relacje ze szkoły średniej. Pamiętam, że po maturze, kiedy niektórzy z nich zaproponowali, teraz już jesteś dorosły, to możemy przejść na ty. Nasze drogi się rozchodzą, ale ja ci proponuję, jeżeli chcesz, możemy przejść na ty. No to świadczy o tym, że ta relacja dojrzewała przez długi czas. To byli ludzie, którzy potrafili nawiązywać dobre, głębokie relacje, które do dzisiaj przynoszą w moim życiu wiele, wiele dobra. Jest taką refleksję, może też dzielenie się takim świadectwem, spotkanie z dobrymi nauczycielami. Myślę, że warto w ten wieczór też poświęcić. Też funkcja
nauczania, wychowania, funkcja również opiekuńcza. Polskie Radio 24. Zwłaszcza funkcja wychowawcza. Informacje dnia. Papież apeluje o solidarność w Europie. Franciszek spotkał się z liderami państw. Że niekoniecznie nawet pamiętamy konkretne treści, które nauczyciel nam przekazywał, ale pamiętamy postawy. Pamiętamy relacje. A ta funkcja wychowawcza w dzisiejszym świecie jest troszeczkę chyba tak spychana. Z jednej strony rodzice na szkoły, a z drugiej strony szkoła na rodziców. Gdzie tutaj zachować balans, równowagę? Wasążnik, zapraszam. Tak, że papież przyjął przywódców europejskich w Watykanie. W czasie spotkania powiedział, że Unia Europejska powinna odnaleźć siebie, zaleczyć rany i poszukać nowych dróg dalszego rozwoju. Franciszek podkreślił, że człowiek powinien stać w centrum zainteresowania jej instytucji. Wymaganiom, jakie stawiają zarówno te cele edukacyjne, wprowadzania jej ideałów do wychowawczych, potrzeba ducha solidarności. I zmiany, jakie zachodzą w społeczeństwie, w kulturze, sprawiają, że nauczyciel musi się często więcej uczyć niż uczyć. Żeby sprostać, to nie jest tak, że można sobie zdobyć pewien poziom wiedzy i później bazować na tym przez resztę swojego nauczycielskiego czy wychowawczego wypełniania tych obowiązków. Więc podstawowa rzecz to jest to, żeby mieć przed oczami ucznia, któremu należy umożliwić wszechstronny i integralny, czyli taki rozwój, w którym udział mają różne czynniki fizyczne, w spotkaniu z papieżem uczestniczyła także premier Beata Szydło, która jutro weźmie udział w kolejnym szczycie w Rzymie. Przed wylotem do Wiecznego Miasta zapowiedziała, że Polska podpisze deklarację rzymską, która ostatecznie będzie zawierać postulaty zaproponowane przez rząd w Warszawie. Beata Szydło przyznała, że rozmowy dotyczące polskich propozycji ważniejsze, żebyśmy dobrym człowiekiem, a wiedzy nie musisz mieć, i odwrotnie. Możesz mieć wiedzę o życiu i tak będziesz robił to, do czego cię przymuszą. Tutaj rola nauczyciela jest naprawdę ważna. Natomiast to sobie musimy mocno podkreślić, że rolą nauczyciela jest przekazywanie wiedzy, w ogóle wypełnianie tego obowiązku w sposób atrakcyjny. To nie może być robot. Myślę, że to tak obrazowo do nas przemawia. Robot może zrobić coś perfekcyjnie, ale jeśli nie nawiąże relacji, to nie będzie efektów wychowania i kształcenia. Kolejna rzecz. Dobry nauczyciel to jest ten, który potrafi bronić uczniów przed samym sobą. Jutro w Rzymie zbiorą się przywódcy 27 państw Unii, aby uczcić 60. rocznicę traktatu rzymskich. Ten, który głosi słowo, nie może przysłonić uroczystości Jezusa, ma towarzyszyć przyjęcie wspólnej deklaracji dotyczącej przyszłości Unii. Przekazicielem tradycja słowa. Pomocy w trudnych trzeba momentach tak głosić, historii oraz wspólna przyjaźń. Prawda, te dwa elementy podkreślali prezydenci Polski i Węgier w czasie gali przyjaźni polsko-węgierskiej. Tym, który głosi, Andrzej Duda zapowiadając w wykonywaniu przez nauczyciela swoich funkcji, wydaje się, że to jest najważniejsze. Że nauczyciel, żeby mógł wychowywać, to musi umieć przekonać swoich uczniów, bo to nie tylko, że to, co on sobą reprezentuje, to, co przekazuje, to nie jest tylko jego mądrość, ale to jest wpływ ducha, do którego powinien zachęcać te swoich uczniów, że jemu samemu to daje siłę, jeśli uczniowie chcą stać się podobnymi do swojego mistrza nauczyciela, to bardziej muszą pragnąć odwołać się do tego ducha, który daje owocność nauczania, niż do autorytetu samego nauczyciela. I wreszcie to, co zawsze się przewija w dobrym wychowaniu, kształceniu i edukacji. O tym mówił Einstein, że największym osiągnięciem nauczyciela jest to, żeby twórczo wyrażać siebie, ale to, co się nauczę, żeby umiał przekazywać z radością. My często o tym zapominamy. Wydaje nam się, że powinniśmy być przede wszystkim precyzyjni, oryginalni, twórczy,
uczestnicy kontrowersyjnego naprawdę w tym procesie uczenia się i wychowania radość spełnia ogromną rolę. Zatem wystawy Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie dyrektor muzeum Adam Buława wyjaśnia, że ta wystawa jest hołdem dla niezwykłego patrioty, że jemu to sprawia radość, że uczy spośród najciekawszych artefaktów można na przykład wskazać przedmioty osobistego użytku, chociażby broń przez niego używaną. Mamy nauczyciele w kościele i w demokracji, temat naszej dzisiejszej rozmowy niedowiedzionych na antenie Telewizji i Radia Maria. Oczywiście umundurowanie gośćmi są siostra profesor Jana Przybłowski, kierownik katedry pastorali mapy i to właśnie Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz ksiądz doktora Zenon Hanna z prowincją Polskiego Radia będzie można oglądać do 2 lipca. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Zapraszam na radio słuchaczy oraz cyfrycy trwamy do wskazania czasu dzisiejszych rozmów niedokończonych. Numery kontaktowe do naszego studia 56 657 0011 z Polski Północnej, 56 657 0012 z Polski Południowej, numery spoza granic naszej ojczyzny 48 56 657 0013 i drugi numer 48 56 657 0014 oraz numery w naszej rodzinie 436 600 300 536 600 400. Nauczyciel w Kościele i w Demokracji. Wojtechu, zapobiegłem kryzysowi. Jaki ksiądz profesor opisał kryzysowi? Postać w sylwetkę nauczyciela. Jak to zrobię? Co jest ważne? Najpierw go okleiłem za darmo, a dopiero potem opuściłem. Nie chcąc. Teraz w Saturnie ochrona smartfona. Kup na przykład najnowszy wodoodporny iPhone 7. Już od 3199 zł, a my za darmo zabezpieczymy go folią lubrzywą ochronną. To, z czym konfrontowani są młodzi ludzie, to najpierw jest to, że on, że młody taki człowiek, dziecko, bardzo szybko ulega wpływom, właśnie wracają, które nie pochodzą tylko z rodziny i ze szkoły, ale też z mediów. Nie ma tu żubrów, idiota, nie ma żadnych. Łatwo to już jest. Po co to tworzy? Do wszelkiego rodzaju takich produktów medialnych. Ma niezwykle ważne znaczenie też do wychowania dzieci. Mówiło się też o tym już tutaj wielokrotnie. Ja myślę, że żeby nauczyciel, nie rodzice, ale rozmawiamy dzisiaj o nauczycielu, że to jest niezwykle ważne zadanie dla nauczyciela obecnie w najbliższych latach. Może nie tak, żeby stanąć w konkurencji z mediami, bo wiemy, że to zainteresowanie mediami dla dziecka jest bardzo ważne, nie? Korzystanie z, no nie wiem, z gier komputerowych. No sami doskonale widzimy, to obserwujemy, że jest to niezwykle atrakcyjne. Więc ja myślę, że skutkiem tego dla młodego człowieka jest swego rodzaju no takie zagubienie, fragmentaryczność tej wiedzy, brak pełnej wizji świata. Tylko to są takie bardzo punktowe informacje, które młody człowiek wybiera. Brak pewnej takiej stabilności, brak pewnej kontynuacji, brak trwałości tej przekazywanej wiedzy, którą się pozyskuje z różnych miejsc. Więc ja myślę, że w tej takiej, co często jak w socjologii jest opisywane jako taka płynna rzeczywistość, że nie ma trwałych punktów odniesienia, ja jestem przekonany, że zadaniem dobrego nauczyciela dzisiaj to będzie swego rodzaju uporządkowanie tego chaotycznego świata, w którym ten młody człowiek uczestniczy, i wskazanie mu pewnych takich trwałych punktów, które są no, bardzo ważne jako punkty oparcia dla przyszłego życia, dla rozumienia świata. Więc to myślę, że te dwie cechy takiego całościowego spojrzenia na to, co się dzieje wokół nas i dawania takich bardzo ważnych punktów oparcia, to są te dwie cechy, na które no, myślę, że trzeba zwracać uwagę. I żeby to osiągnąć, żeby ten cel takiego uporządkowania tego chaotycznego świata i takich punktów odniesienia, żeby zdobyć, no, należy jednak posługiwać się bardzo językiem tego młodego człowieka, żeby się wsłuchać w to, co ten młody człowiek czy dziecko mówi. Więc tu wymagana jest z kolei bardzo głęboka empatia, taka wrażliwość, wsłuchanie się w język tego młodego człowieka, żeby nawiązać z nim relacje i żeby mu udostępnić właśnie ten całościowy obraz świata i te punkty takie, które są stałymi punktami, które dają oparcie, pozwalają zobaczyć, że ten świat ma pewną trwałość, ma pewien fundament. Mówię to może takim bardzo już abstrakcyjnym,
abstrakcyjnym językiem, ale w moim głębokim przekonaniu to jest bardzo istotne w wychowaniu do przyszłych nauczycieli. Znaczy takie przekazywanie właśnie uporządkowanego, całościowej wiedzy o świecie z tymi mocnymi punktami, żeby nie relatywizować wszystkiego, tylko żeby te punkty odnajdywać, a z drugiej strony umiejętność bardzo bliskiego nawiązywania relacji z tym młodym człowiekiem. To są te cechy, te kompetencje, te umiejętności, które od przyszłego nauczyciela myślę, że będą niezwykle ważne. Nauczycielem w Kościele i Demokracji to tam na sześć rozmaczek z pokończonych zapraszamy Ciotrę Zytwana z Słowacza Maria do tworzenia opisu naszego spotkania. Odbierzmy pierwszy telefon, bardzo proszę. Czy jednak tu zagrać w systemie 4-4-2, wykorzystać dwóch graczy bardzo ofensywnych, czy Arkadiusza Milika, czy Łukasza Teodorczyka, oczywiście razem z Robertem Lewandowskim. Panie Edwigo, dziękujemy za ten głos. Jestem bardzo istotny, że głos. Grając o pełną pulę, nauczyciel chyba bardziej ofensywnie, czyli z dwoma. To jest ten, który prowadzi to prawdę. Czyli Robert Lewandowski to absolutnie niepoważana pozycja. Nam się chyba natomiast czy podwieszony do niego Łukasz Teodorczyk? Bardzo dziękuję, panie Edwigo, za ten głos. Widać z wypowiedzi, że pani ma doświadczenie w wymiarze nauczania akademickiego i orientuje się rzeczywiście w tej obecnej sytuacji. No niestety, dzisiaj zideologizowano studia w wielu wymiarach. Podobno kieruje się uniwersytet nie tyle, że nie podstawowymi zasadami, do jakich został stworzony, czyli poszukiwania prawdy, ale kierują się władze uniwersytetu poprawnością polityczną. Mają podobny styl, tak? To już się zaczyna od wyboru władz wyższych uczelni, a później przekłada się to na sposób funkcjonowania tej wspólnoty uniwersytas. Bo jak wiemy, uniwersytet od posła Łacińskiego ma nam pokazać jedną wspólnotę, społeczność wykładowców, który dzisiaj stwierdził na konferencji prasowej, że absolutnie jest gotowy do gry przez 90 minut, chociaż do tej pory od czasu do poszukiwania fatalnej kontuzji. To jest absolutnie ważna rzecz. Ani w klubie, ani, i wydaje mi się, że przyszedł czas pewnej konfrontacji tego, co stało się w naszym szkolnictwie wyższym z potrzebami studentów, którzy wydaje mi się, że mogą
jeszcze wyższych tak, szkół łatwiej jest wymienić zawodnika. Dlaczego mam takie pytanie? Otóż ja widzę młodych ludzi, jeszcze raz ja jestem humanistą i z tego obszaru mogę, ale trochę mam kontaktów również i też się z kierunkami studiów technicznych, czy dużo sił, albo też to zjawisko gdzieś tam się powtarza. Taka powinna być logika trenerów w takiej sytuacji. No tak, to studenci ja oczekują coraz więcej od swoich nauczycieli. Coraz więcej umiejętności przekazywania wiedzy. Że nie wiem, i w sumie na tu się sprawdza to, że nauczyciel, który chce stworzyć nowe oblicze uniwersytetu, to jest ten, który podchodzi tak, że mam coś najlepszego. Wydaje mi się, że muszę to oddać komuś, to jest dla mnie obcy, mecz, ale muszę to zrobić w taki sposób, można ten wariant zmienić, żeby tak? To, co ode mnie najlepszego przyjmie, na sam początek, więc jeżeli on uczynił swoim, przekazał to dalej. Zobaczymy, bo że wydaje się, że brakuje nam później tego sobie, że tak przełożenia, to wtedy można tego, czego się uczą na uniwersytetach, tak nie potrafią przekazać dalej. I o tym zwłaszcza mówią pracodawcy. Kogo wy wypuszczacie z tych uniwersytetów, z tych szkół wyższych? Oni przychodzą do pracy i niczego nie potrafią. Nic nie potrafią. Natomiast tu jest nowa rola, wydaje mi się, tych nauczycieli akademickich, że oni to, co mają najpiękniejszego, muszą tak przekazać, żeby ci, którzy się od nich mam uczą, poważne znak zapytania, kto stanie w naszej pracy. To jest przekazać bogactwo. To jest jedna rzecz, dlaczego mamy mieć ten problem? Powinniśmy docenić to, co się zastanawiamy nad pozycją lękarza numer 1, skoro nauczyciel, czy to będzie nauczyciel w szkole, Łukasz, czy nauczyciel skoro na wyższej grał w czasie euro, skoro nie został zmieniony nawet na kadrę. Wydaje mi się, że energia do bycia dobrym nauczycielem pochodzi od uczących. Mimo wszystko. Mi się wydaje, że już niekoniecznie. Tylko dobre efekty ma ten nauczyciel, który kocha swoich nauczycieli, a w tym czasie swoich uczniów i sprawi, że uczniowie zaczynają kochać nauczyciela. Bo to, co powiedziałeś, jeśli ktoś z radością zdobywa wiedzę, to potrafi ją przekazać dalej. I tu następuje taki pierwszy podsiew tego, co uczniowi i studentowi jest niepotrzebne. Jeśli on dostanie wiedzę naprawdę opartą na najnowszych osiągnięciach i odwołującą się do prawdy, to on odsieje to, co jest ideologią. Rzeczywiście wyjdzie dobrze przygotowanym, praktycznie z kompetencjami i przygotowanym absolwentem. Bierzmy kolejny telefon, bardzo proszę. Natomiast cały czas jednak halo, halo. Trudno, zdziwię się mocno. Znaczy ja się zaśmieję. To jest stanowisko. Ja byłem wielkim zwolennikiem Fabiańskiego, bo uważam go za pewniejszego, znaczy za bramkarza, który jest stabilniejszy, tak to znaczy nie żadnego wariactwa na boisku, że tak powiem. Nie udało się połączyć. Nie prosimy jeszcze raz, przypominamy o tym, aby błędu, czy telefonujemy, aby wyłączyć karki niepotrzebnego wyjścia, potrzebnego ryzyka. Tak, w tym przypadku. Że on raczej uspokaja się głosy zapewne. Ja byłem jak najbardziej za Łukaszem Fabiańskim problem, dlatego powiedziałem, że to problem bogactwa trochę. Przez profesor wspomniał w ASROM-ie jest Wojciech Szczęsny, który organizuje tą formę, którą kiedyś miał budowania relacji jest potrzebne wzajemne zrozumienie. Pojawiają się takie głosy, że tutaj osoby, które urodzone są ostatnio w Wojciech Szczęsny. To są to będzie tylko wierzę z ciężką. To się ukryć, tak jak powiedziałem. Natomiast kilka lat
Tutaj to jest zawsze bardzo bliska powołana. Tak, to bliska
uwagi na siebie wartości, to taką umiejętność odkrywania tych ciągłości, tej polodziny, właśnie tej kalamburowej i formy gry. I myślę, że to jest mistrzostwo, jeżeli chodzi o dodanie Gogola, który ma też szereg późniejszych realizacji i ta jest zdecydowanie najbliższa. I ten doktor habilitowany Beata Siwy, który mówiła o filmie telewizyjnej realizacji stosunkowego, który jest jednym z najważniejszego autorskich spektaklu o zagraniu, m.in. na scenie człowieka z Michnikowski, Janko Bukowski, czyli Wojciech Pokora, to tam. Radia kończyć.